Klasztor Goshawang został wzniesiony w XII wieku przez Nkidhara Gosha, autora pierwszego kodeksu karnego, a także bajkopisarza. Ten mąż stanu założył tu szkołę jurystów. Zachowane wnętrza są częściowo odbudowane z zachowaniem tradycji tamtych czasów. W klasztorze zachowały się w dobrym stanie haczkary. Najstarszy z nich pochodzi z 1291 roku. Kompleks klasztorny Hakharstin, zwany szybującym orłem, powstawał na przestrzeni trzech stuleci, począwszy od X wieku. Składał się z czterech kościołów i dwóch kaplic. Większość budowli dobrze zachowała się do naszych czasów. Szczególnie ciekawie prezentują się gawity i refektarz. Całość jest skrupulatnie odbudowywana dzięki dotacjom szejka Muhammada al-Qasimi. Całość znajduje się na terenie Parku Narodowego Gilian. Jezioro Sevan jest zwane szmaragdem Armenii. Jest to największy akwen wodny kraju, znajdujący się na wysokości 1900 metrów nad poziomem morza. W VIII wieku na górzystej wyspie jeziora zbudowano klasztor Sevanwang, zwany Czarnym Klasztorem. Było to miejsce banicji grzesznych duchownych z zakazem komunikowania się ze społecznością. Wyspa z czasem przekształciła się w półwysep z powodu obniżenia się wód jeziora. Nieopodal znajduje się największy rów tektoniczny Kaukazu. Znajduje się tutaj największy, obecnie zachowany cmentarz haczkarów, czyli ormiańskich krzyży i tablic ozdobnych. Liczy on ponad 800 obiektów. Najstarszy z nich
pochodzi z IX wieku. Miejsce to jest zwane śpiewającymi kamieniami. Tutaj na obszarze 7 hektarów znajdują się poustawiane głazy mające formę menhirów z wywierconymi otworami o średnicy około 5 cm. Panuje hipoteza, że było to obserwatorium astronomiczne datowane na 4. tysiąclecie przed Chrystusem. Inni uważają to miejsce jako prehistoryczne cmentarzysko. W 2010 roku z inicjatywy amerykańskiego milionera Rubena Vardeniana zbudowano kolejkę linową zwaną Skrzydła Tatewu. Jest to najdłuższa na świecie kolejka jednosekcyjna, która trafiła do Księgi Guinnessa. Obecne zabudowania klasztoru Tatew pochodzą z IX wieku, chociaż jego pierwociny sięgają aż IV stulecia. Od V wieku do relikwii drzewa Krzyża Świętego oraz relikwii Świętego Jana Chrzciciela, które znajdowały się w tym miejscu, zdążały liczne pielgrzymki. Z czasem klasztor przekształcił się w centrum religijne i kulturowe na Kaukazie. W X wieku w zabudowaniach klasztornych mieszkało około 1000 uczniów i mnichów, dla których dyspozycji stworzono zasobną bibliotekę liczącą około 10 tysięcy manuskryptów. Obecnie klasztor jest systematycznie odbudowywany. Thank you.
Klasztor Noravang z XIII wieku leży nad rzeką Arpa w pięknym otoczeniu kolorowych szczytów. Został on wniesiony przez mistrza Momika, autora słynnych miniatur, płaskorzeźb i haczkarów. Na początku obecnego stulecia został odrestaurowany dzięki subsydiom diaspory ormiańskiej na zachodzie. Monaster Gekhard zbudowano w IV wieku i umieszczono tam włócznię Longinusa, która przeszyła serce Chrystusa. Część zabudowań wykuto w XIII wieku w skale, tworząc niepowtarzalną atmosferę. Zachowane kaplice wyróżniają się wspaniałą akustyką. Klasztor został zapisany na listę UNESCO.
Nazwę klasztoru Hor Wirab należy przetłumaczyć głęboka studnia. Tutaj w końcu III wieku był więziony święty Grzegorz. Przez 13 lat znajdował się w lochu głębokim na 7 metrów. To miejsce stało się zaczątkiem chrystianizacji Armenii. Klasztor stanowi niejako wizytówkę Armenii z powodu swojego usytuowania. Leży przy granicy z Turcją u podnóża góry Ararat. Według oficjalnej teorii Garni jest to antyczna świątynia poświęcona Mitrze, Bogu Słońca. Nieopodal zachowały się pozostałości siedziby królewskiej z I wieku przed naszą erą. Inna teoria głosi, że jest to przykład grobowca króla Tiridotesa, który rządził tymi terenami w epoce cesarza Nerona.